Dzień dobry moi drodzy. Cóż mogę rzec? Nie spodziewałem się dzisiaj rano, a jest godzina 23:50, kiedy to nagrywam. Nie spodziewałem się dzisiaj rano, że po nocy będę siedzieć i grać w słynny symulator kozy. Ale kiedy siedziałem w pracy i scrollowałem sobie internet, to dotarło do mnie, że dzisiaj jest premiera, to znaczy dzisiaj, 7 listopada, zremasterowanej wersji Goat Simulator, czyli gry, która 10 lat temu ponad podbiła serca przede wszystkim graczy, bo krytyków to już nie bardzo. Ale ta gra pachnie gimbazą. Będąc w samym sercu drugiej klasy gimnazjum, 1 kwietnia 2014, oglądałem let's playerów i rozmaitych youtuberów wyciskających z tej gry to, co w niej najlepsze. Czyli czystą, bezkompromisową rozwałkę. Niewiele już z tego pamiętam, co świadczy o jakości samej gry, bo chyba ta gra jedzie na jednym żarcie. Jednym w kółko powtarzającym się żarcie. I remaster, który ma premierę dzisiaj, to jest 7 listopada 2024, no nie spotkał się chyba z ciepłą oceną, z tego co widzę, głównie jest cena krytykowana, ale dla mnie tak naprawdę jest to pierwszy kontakt z tą grą, bo do tej pory znałem ją tylko z YouTube'a. Także cóż, internet chyba trochę pominął fakt, przeleciał nad faktem, że dzisiaj jest premiera remastera, ale ja nie przeleciałem. Zaczynamy. Goat Simulator na kanale Spuerat. Kłaniam się nisko, ja jestem prowadzącym tego kanału i myślę, że możemy zaczynać. Gra została wydana na konsole obecnej generacji wraz ze wszystkimi możliwymi DLC-kami, które wyszły do tej pory. I ja zacznę sobie od Goat Simulator Goatville, bo wydaje mi się, że to jest to miejsce, tak sądzę, które jest takie najbardziej podstawowe. Aczkolwiek może się okazać, że Goatville też było DLC-kiem. Nie wiem. Gramy kozą. Naszą główną bohaterką jest koza. I ta gra wygląda okropnie. To znaczy animacje przede wszystkim wyglądają okropnie. I to jest coś, co mi się zdecydowanie z tą grą kojarzy. Ukończyliśmy pierwszą misję. Przeskoczyłem przez przeszkodę. Powiedzmy. Chodzi o to w tej grze, żeby siać jak największą rozwałkę. O, na przykład teraz tryknąłem kozę i znaleziono kozie trofeum. Wow. Przy okazji też lizać koza? Nie wiem jak się liże. Mogę cię polizać? Ukończono. Super. Chaos totalny jest, animacja wygląda absolutnie okropnie i ja za to dałem 130 zł, ja nie mam co robić z pieniędzmi. Słuchajcie, próbuję na razie ogarnąć sterowanie i jest pięknie. Twórcy się chwalą, że w remasterze nie poprawiono absolutnie nic. O, polizałem kozę. Jak mogę sprawić, że ta koza na przykład odleci? O, właśnie, mogę rzucić tą kozą. Tu jest jakiś człowiek, on wygląda jak Hagrid z PlayStation 1. Mogę cię złapać? Lizać Zlatan Shron. To jest Zlatan Shron. Polizałem cię. Także ci się poprzewraca wszystko zaraz. I tryknąłem nawet, także możemy spełniać jakieś takie swoje chore fantazję na pewno w tej grze. Słuchajcie, idziemy w górę tutaj, spróbuję się dostać tak, żeby nie spaść z tych schodów. Wow! Chyba się nie da. Ale przeskoczyłem nad płotem. Są tu jakieś trofea, ale czy to jest ważne? Skok po ścianie zrobiłem. Jeszcze raz się udało. O! Nawet wbiegłem po ścianie. Ukończono krótki bieg po ścianie. I mogę nawet strzelać. Do ludzi. Z piłek. Nie no, to jest genialne. To jest genialne. Moim celem jest oczywiście co? Moim celem jest oczywiście platynka. Boże, jakie to jest
Zginąłem? Nie, tu się chyba nie da zginąć. Zełba łatwy. Przywal w coś tak, żeby przeleciało parę metrów. Słuchajcie, jest jakaś lista misji? Odrodzenie, tak. A po co mi? Lisz różne rzeczy i wciskaj trójkąt, by tworzyć zagrowoce. Wejdź w kontakt ze swoim duchowym ja, nie robiąc zupełnie nic. Wow, te wyzwania musimy ukończyć. Dobra. Pracownicy budowlni mają przeróżne nielegalne narzędzia. To plecak odrzutowy. O, tam są pracownicy budowlani. Wow, tu jest nawet jakieś udźwiękowienie. Wow. Zonił cię Hillbilly, dobre oko. A czy ja mogę na przykład rozwalić ci ten samochód? Albo go polizać? Nieważne. Kian Ravoli, oni mają imiona, to jest niesamowite. A tego też mogę polizać? Daniel Satan. Czemu Satan? Jeszcze ty. Kajman Nesperce. Dziękuję. Starczy. Mogę przejść? Dziękuję. Zostaliśmy wrobieni przez kogoś. Aha, darmowe zioło. Wykiwaliśmy cię, spoko. Podoba mi się to. Trykam wszystko. Wszystko jak leci. Mogę polizać ten samochód? Jezus Maria, jaka ta gra jest okropna. Co tu się dzieje? To naprawdę mi przypomina złote czasy YouTube'a, jak się oglądało takie syfy. Liże samochód, pewnie, że tak. Macie ten plecak odrzutowy tam na budowie? Prawdopodobnie muszę się do niego dostać jakoś, nie? Na przykład się wspiąć. Piękna animacja, widzicie? Złota animacja, naprawdę. Wow! Sięgnij chmur. Kozowzlot. Ło, nie. Całkiem konkretny bieg po ścianie. To był, ale jeszcze nie teraz. Mogę polizać ciężarówkę? Liżę ciężarówkę, pewnie, że tak. Nawet ją rozwaliłem. Dziękuję. A cysternę? Pewnie, że tak. Kopnij zbiornik, no. Wow! Niesamowite, że można robić takie obroty w powietrzu. Ja chcę jeszcze raz. Boże, zaklinowała się gra. Straszny, straszny jest to szajs, naprawdę. Matko święta, jakie spadki w ogóle klatkarzu, to tak ma być? Dobra, wspinamy się tam. Matko, jakie to jest straszne. O! Patrzcie. Plecak odrzutowy widzę. Dzień dobry. Jak mam się tam dostać? Nie! Sięgnąłem księżyca. To chyba tak miało być. Straszne, nie rozpędzaj się, kozo. Spinam się dalej. Albo i nie. Okropna. O, mogę cię tryknąć? I nie żyję. Ajajaj. Przykro mi, Alosza. Że tak to się potoczyło. Nasza znajomość. Powiedzieć, że nie chciałem, byłoby pewnym nadużyciem. Ale ja to zrobiłem z pełną świadomością twojej śmierci. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że stąd wypadniemy. Jezu! Na całe szczęście nic mi nie jest. Jeszcze raz. Skok, wentylator. Udało się. Mam plecak odrzutowy. Nie mam plecaka odrzutowego, ale znalazłem trofeum kozy. Teraz zdobędę ten plecak.
To jest plecak odrzutowy? G2, co to jest? Czemu ja cię liżę? Jakiś robot jest. Trykam cię. Jest jakiś limit punktów, które ja w ogóle mogę zdobyć? A weź biegnij po tej ścianie. Jeszcze raz. Dobra, nieważne. Chwila. W celu użycia. O, rower. Podziwiaj krajobraz szydełka. Mogę użyć. Doskonale. Chcę rozwalić to coś. To cudo. Sedan tryknięty. Powiem wam szczerze, ta gra jest bardzo ciekawa. Dużo się tu dzieje. Dużo ciekawych rzeczy. Mogę zapewne rozwalić stację benzynową. Jezusie. Michael Bay. To jest odwołanie, którego już... Współcześni widzowie nie zrozumieją. Wejście na teren prywatny. Co ja zrobiłem? Dlaczego ja płonę? Robimy wjazd tutaj. Terroryzujemy mieszkańców. Półkę wylizałem. Lenny Cyrus też wylizany. Coś cudownego. Autobusie. Już nie będziesz autobusem. Zostań. Oczywiście, że zostań. Nie chcę wyruszać do następnego obszaru. Jeszcze nie skończyłem. Tu jest zatoka Gold City. Zostań. Ja tu jeszcze nie skończyłem. Jeszcze mamy kościół. Ciekawa sprawa. Ale ja jeszcze nie skończyłem, jeśli chodzi o wspinanie się na ten niezwykły obszar. O matko, jak to klatkuje, to jest niepojęte. Czekaj, ja chcę cię tylko polizać. Ashanti Hamburg. Plecak odrzutowy. Ciśnij trójkąt, żeby ten plecak cię odrzucił. Znalazłem. Chyba niespecjalnie mnie odrzuci, co? Pięknie to działa. Matko święta, tragedia. Jest w ogóle trofeum za znalezienie wszystkich trampolin. Zastanawia mnie. Mogę się wzbijać coraz wyżej. A, wiem o co chodzi. Muszę zrobić skoki na wszystkich trampolinach w ogóle, jakie tu są. Coraz wyżej i wyżej i wyżej i wyżej. Dolecieć do każdej bez dotykania ziemi. To się w ogóle da zrobić. Widzę dwie trampoliny. Zastanawiam mnie, gdzie jest... Okej, zastanawiam mnie, gdzie jest trzecia i czwarta. Boże, czwarta i piąta. Teraz jestem na jednej. Oj, super. Teraz uwaga, wybijemy się. Ponad przeciętność. Nie bardzo. Nie bardzo to zadziałało. Bo nie mam kompletnie kontroli, nie mam nad tym szajsem. O, znalazłem kozie trofeum. Jest jakaś mapka z kozimi trofeami? Nie wiem, ale już 10% za nami tych trofeów, więc... Kto wie? Trzeba przeszukiwać to miasto. Naprawdę nie wiem, jak mam dolatywać dalej na tej trampolinie, ale jak będzie. Wow, na pewno nie w ten sposób. Tu zacząłem. Mogę zrobić rozwałkę w domku. O, komuś wbiłem na chatę po prostu. Te ragdole to już są kultowe. Kultowe. O, uciekłem przez okno. Słuchajcie, inaczej robimy. Spróbujemy znaleźć. Wow, znalazłem basen. A, tu są te dwie trampoliny. Dobra, to już wiem, co mam robić. Ta trampolina, na której próbowałem się wybić, jest tak naprawdę ostatnią trampoliną, na której powinienem się wybijać. Ma to sens? Ma.
skoczymy na wszystkich trampolinach teraz. Kozę mam, słuchajcie, zaopatrzoną we wszystko, co powinienem mieć. Dobra. Trasa jest widoczna dookoła kościoła. Z ostatnią trampoliną będącą tam, po lewej. A przy okazji widzę trofeum. Widzę dwa w ogóle kozie trofea. Są w kadrze w tym momencie. Więc je zaraz zdobędziemy. Ta gra ma dla mnie bardzo dziwny vibe. Trochę mi przypomina jakieś takie stare też produkcje. Naprawdę stare z mojego wczesnego dzieciństwa. Jest w niej coś wręcz w podobny sposób niepokojącego. Ciekawe, czy kiedy uznam, że dolecę. Czy ja w ogóle teraz robię to dobrze? Chyba tak, chyba jest coraz wyżej. Dobra. O! Prawie. Prawie. A, kurde, nie udało się. Jezu, jak mnie wybiło. Ale widzę trofeum. Dobra, przestań. W dowolnym momencie mogę to puścić. Dobra. To ja nie wiedziałem. To tak, to robimy to. Proszę bardzo. Mogę się na zjeżdżalni wybić. Tak, mogę? Bo tu nie ma wody. Oczywiście, że mogę. Jezu. Tragedia! Co tu się wydarzyło? Zragrolowałem w ogóle nie wiedzieć gdzie. Tu coś w ogóle jest na dole. To są jakieś strasznie dziwne miejsce. Strasznie dziwne, niepokojące. Dziwna, niepokojąca gra. Mój pierwszy kontakt z nią po 10 latach sprawia, że jest dla mnie jeszcze bardziej niepokojące. Świat poszedł do przodu. Koza jest taka sama. Boże, jak to źle wygląda. Chryste, panie. O, się zbagował jej język teraz. Ja nic nie lizałem nawet. Tym razem zrobimy to celując lepiej. Tak? Nie zrobiliśmy tego celując wcale lepiej, ale próbowaliśmy. Ja jednocześnie w ogóle strzelam piłeczkami i używam tego dopalacza. To jest dla mnie kolejnym dowodem na pewną wyjątkowość tej gry. Dobra, wycelujemy tak, żeby było dobrze. Trudne to trofeum jest, ale dam radę. Naprawdę wymaga ta gra pewnych umiejętności. Przede wszystkim cierpliwości. Liznąć cię mogę? Junius Luna. Okej. Okay. No dobra, niespecjalnie to działa. No, skok trampolina, trampolina. Słuchajcie, to ma sens. Zrobiłem jakieś tam combo nawet. Jezu, co tu się dzieje? Słuchajcie, a jakbym się jeszcze obrócił tak parę razy w powietrzu na tej trampolinie? Co by się działo? Boże, widzicie, patrzcie na fizykę tej gry. Chyba mogę dolecieć, tak mi się wydaje. Lecimy. Okej, okay, wyceluję. Teraz się uda. Teraz się uda, patrzcie. Jest okej. Okay. Mam opanowany. Skok między trampolinami. Elegancki. Tam następna. Nie! Tamtą stronę. Kurde. Dobra. Ale jeszcze się uda. O, gdzie doleciałem? Koza wysoka. Pospolita koza wysoka jest gatunkiem zamieszkującym równiny Afryki. Czyli ta jest bardzo niepospolita. Znajdź tyle kozik trofeów, ile masz palców, pod warunkiem, że masz ich 10. Jeśli masz 19 kozik trofeów, potrzebujesz jeszcze tylko jednego. Zbierz jedno kozie trofeum za każdy z 30 miesięcy w roku. Znajdź 5 właściwych ludzi na potrzeby tej czerwonej rzeczy w górach i przestań nam przesyłać e-maile z pretensjami.
Co to jest czerwona rzecz w górach? Bardzo bym się chciał dowiedzieć. Boże, kto robił tę produkcję niesamowitą? Widzę na wieży kościelnej oczywiście trofeum, kozie i... To by się nawet zgadzało. Więc po ścianie nie mogę. Ale tu wlazłem. 6 na 30. Świetnie. Tam widzę siódme. Na dachach jest ich dużo. Widzę tam jeszcze na drzewie. Kto je tam powsadzał? Jakaś masakra. Co tu się w ogóle... Ojeju. Dzieje? Czy uda mi się dolecieć? Doskonałe pytanie. Znalazłem. 7 na 30. No i super. Oni mają w ogóle imiona. Przejmuję imprezkę. Jezu, podpaliłem cię. Przepraszam. Sięgnij gwiazd. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem. Mega combo trudny. Wykonaj niesamowicie długie combo. Ej, zrobiłem coś. Jej, fire. Boże, co tu się wydarzyło? Tam jest czerwona rzecz w górach. Gdzie ja jestem? Chryste, panie. Widzę. Idziemy ofiarować ludzi w górach. Ale pobiegłem po ścianie. Nieźle. Co tu? Wybory jakieś? Rozwalam. Antony Heisenberg. Piękne. Wszystkich was. To było widowiskowe. I tu faktycznie mamy w tych górach coś. Niesamowite, co tu jest? Zbierz ofiary. Z szataństwa jakieś. Chodź, idziesz ze mną. Nie ma ucieczki. Chodź, chodź, idziemy. Zebrałem. Tak, jedna ofiara. Tu porwać z imprezy mogę. Wester Lebonit. Proszę bardzo. Bardzo niepokojące miejsce. Ta gra nie jest zabawna, jest w pewien sposób naprawdę przerażająca. W tym swoim niedorobieniu w ogóle. Lososława Misiek. Następna do naszej kolekcji. Ciekawe, czy mi zaliczy to zadanie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, jest was tutaj już trójka. Jeszcze dwie osoby. Aminata Hoffman. Uroczo. Okej. I jeszcze jedna. Mam nadzieję, że dobrze to robię, bo straciłem kupę czasu. Luolo Carlo. Łomatko bosko! Co to jest? Krew dla kozy krwi. Rytuał. Złóż ofiarę w szczytnym celu? Kozia królowa, twoje komnaty w wieży kus czekają. Poświęć G2 wraz z kilkoma jego przyjaciółmi z Sanctum. Jednego można znaleźć w domku na drzewie. Czyli ogólnie dużo rzeczy muszę tutaj przynosić. Wydaje mi się to przerażające. Zdobyłem jakąś supermoc teraz.
Stryknąłem sedan. Znajdźmy toster. Jestem ciekaw. Tostera. Jezu, jak ono się drze strasznie. O, kolejne trofeum. Kozie. Ósme. Z 30. Jeszcze tu na dachu gdzieś widziałem. A jest trofeum za ileś tam punktów? Byłoby to nawet logiczne. 9 na 30. Bardzo się cieszę. O, mamy 10. 10 na 30. Odblokowano piórko za. Jolandii rybak załatwiona. Co to za miejsce? Ło, co tu się wydarzyło? Cud nauki. Co to za miejsce? Skok na wentylator. Wow. Masakra. Strasznie dziwna gra. Jest to wytwór, no widać, że chorego umysłu. Chorego, absurdalnie chorego umysłu. Myślę, że sami twórcy nie spodziewali się, że odwalając taką manianę, można zarobić tyle pieniędzy. Wow, 12 na 30, jeśli chodzi o kozie trofea. Też. Świadczy o mnie, że w ogóle chce mi się to zdobywać. Aria Hoffman, daleko odleciałaś. To powiedziałbym, że jest to syf. Ale to dopiero początek zalet. Coś czuję, że będzie grubo. Zwłaszcza w tych DLC. Bo ta podstawowa wersja gry chyba jest taka dosyć... No, nie chcę mówić podstawowa, ale podstawowa. Dobra, wejdźmy do jakiejś chaty, bo chcę znaleźć toster. Poza wśród legend. Co tu się wydarzyło właściwie? Matko Boska, co tu w ogóle się dzieje? Co zrobiłem? Skończyłem przyzywać przedmioty. Co to za szajs jest w ogóle? Chyba ucieknę oknem z tego dziwnego miejsca, ale udało się przynajmniej znaleźć kolejne trofeum. Czyli w domach też ludzie mają trofea. Poszukiwana przez GBI Humphrey Ciabatta za żarty przeciwko ludzkości. To jest ten poziom humoru. Słuchajcie, dolecimy do tego basenu. Matko, te lagi tutaj są wspaniałe. Kurde, nie potrafię doskoczyć z trampoliny na trampolinę, widzicie to? Okej, zrobiłem koziołka. Wydaje mi się, że te koziołki to nam pozwolą dolecieć w ogóle na miejsce, patrzcie. Teraz zobaczycie. Dzięki temu lecę jakoś tak lepiej. Nie? Robimy trofea. Bo mam potrzebę. Łojeju! Co ja zrobiłem? Sięgnąłem gwiazd. Oficjalnie. Ja pierdzielę. Co tu się wydarzyło? Zostałem lotnikiem. Nie wierzę.
Minęło 50 minut, jak gram i stwierdzam, że marnuję sobie na tym życie. O, co tam jest? Dzień dobry. Wow, mogę... Kurde. Ja chcę walczyć z kozą. Jezu, co tu się dzieje z tym moim ruchem? Pokonałem cię, kozo. Runda druga. Runda trzecia. Runda czwarta. Wow! Wracamy. Matko, jak mnie wyrzuciła. Ta koza to niezły kozak, to ja. I co? Chciało wam się organizować walki z kozami? Proszę bardzo. Wypadł mi stąd. Już mi stąd. Oscar Stiller. Dobra, to jest marnowanie sobie życia. Naprawdę. Wow! Zostałem fajerwerkiem. Wow! Brykłem na bieżni. Niesamowite. Brykanie na bieżni. Jest jakieś wyzwanie z tym związane? Mogę cię złapać? Zlatanie szronie? Chodź tu, Zlatan. Nawet piłkę baseballową liznąłem. Chodź, Zlatan. Wsadzimy cię na bieżnię. Chodź. Chodź, Zlatan, na bieżnię. Chodź. Żadne cardio, tylko rzeźba. Wciągnij dowolną osobę na bieżnię za pomocą swojego języka. To chciałem zrobić. Taki był cel. Ja pierdziele, co tu się wydarzyło właściwie? Chodź, Zlatan, zostawiam cię tu. W powietrzu cię tryknąłem. A więc tak to wygląda, słuchajcie. Nie jestem w stanie powiedzieć na chwilę obecną, czy specyficzny język tej gry do mnie trafia, ale jeśli chcecie zobaczyć... Ja pierdzielę, jestem naprawdę złą kozą. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zdobywam resztę trofeów, to dajcie znać w komentarzach, napiszcie mi coś miłego, dajcie znać, co sądzicie, czy graliście w oryginalne Goat Simulator, czy zamierzacie zagrać w ten remaster i czy w ogóle o tej grze słyszeliście, albo czy oglądaliście ją na YouTubie w czasach jej świetności. Trzymajcie się i cześć!